No siemaneczko, więc jesteśmy z powrotem. Test zakończył się bardzo dobrze. Żadnych uszkodzonych sektorów czy czegoś. Dysk, który ma bardzo dużo lat. Zakończył bardzo dobrze test. Dumam jeszcze, że mam tutaj właśnie kartę, ten czytnik kart SD, kolejne dyski, 1 terabajt talerzowy, który podzieliłem na tyle sektorów. Ale to już inna kwestia. Tu mamy dysk, na którym jest Linux. No i ogólnie tak to wygląda. Właśnie do takich rzeczy został stworzony ten komputer. Generacji trzeciej GUDRAM. Błąd czujnika temperatury, dlatego tak pokazuje, że 100 stopni. Tak naprawdę to ma ze 20-30 stopni. No to więc mamy tego WDC-ka, mamy to, mamy ten 1 terabajt. A właśnie, miałem go ruszyć z miejsca, bo przecież ja go zatrzymałem. I ruszamy z miejsca. Poszedł. Tu jest dysk, na którym są kopie zapasowe. 1 terabajt to jest właśnie przeznaczony na kopie zapasowe multimediów, wszystkiego, które mam w tym komputerze. Bo tak powinno ogólnie być. Ten dysk nie podlega praktycznie chyba niczemu. Ja tutaj go nie będę testował, bo ja wam pokazałem, jak wygląda u mnie testowanie. Przyjdzie kopie zapasowe, graciarnia. Chwilę zastop. Bo mi się tu chuja pana odłączył dysk NVMe, na którym mam migawki ten Timeshift. O, właśnie się pojawił. No i oczywiście znowu pokażę wam, jak się robi migawki, bo ja będę wam tłukł to do głów tak długo, aż będzie trzeba. Dlaczego robimy migawki? Time shift odpowiada za to, żeby wam się system Linux nie wykrzaczył totalnie. I robimy sobie taką migawkę, bierzemy sobie taką migawkę, bierzemy przywróć i postępujemy według instrukcji. I migawka wam się automatycznie, nie darowizny, nie będziemy wspierać, migawka wam się automatycznie tworzy. Tworzy wam się migawka, obraz taki lustrzany systemu. W razie czego, jak się coś wywali w systemie, bierzecie sobie daną migawkę, tak jak ja tutaj, klikacie przywróć i system Linux wam wraca do tego miejsca przed awarią. To jest bardzo fajne, ja to testowałem, to działa naprawdę, nic się nie dzieje, tylko przywracanie trwa pół godziny, ale myślę, że czas uświęca środki, więc pokażę. Weźmiemy sobie kreator, przejdziemy jeszcze raz, bierzemy ten typ migawki, dalej, ja mam na tym dysku Realtek, nie wiem dlaczego on jest Realtek, NVMe Realtek, ale tu jest dysk NVMe Silicon Power wpierdzielony, 256 GB. Tak, ja mam tak to mniej więcej ustawione, godzinowych nie potrzebuję, ale codziennie mniej więcej. Pyk, pyk, zakończ i mamy przygotowane. I teraz klikamy utwórz i tworzy nam się migawka Timeshift. Tak to właśnie wygląda. Widać, że dysk pracuje. Migawka się utworzyła. I bardzo dobrze. Z takich ciekawszych rzeczy, których jeszcze mamy w Linuxie, wykorzystanie dysków. Tak to wygląda. A tych dysków trochę mam.
Właśnie. A propos dysków, wejdę i spróbuję przeprowadzić test, czy się tego zdechlaka da przetestować. Jest Realtek. Realtek, weźmiemy sobie go test wydajności partycji. I patrzcie się teraz. Start. Potwierdzamy hasłem. Wiecie, tu mamy USB 2.0, więc proszę o wyrozumiałość. Dysk ma jakiś odczyt na poziomie 1500 i zapis na takim samym mniej więcej poziomie, więc... Widzicie, jak szybko się zrobiło? Według mnie bardzo szybko, to są dane. Więc uważam, że zajebiście przeszedł dysk, ale jeszcze teraz go zatrzymamy. Tak, muszę potwierdzić hasłem, bo ja zrobiłem komputer warsztatowy i system, jak to się mówi, poczekaj, test wydajności dysku. Nie test wydajności, tylko testy smart. O, poczekaj, nie ma. Test smart, nie możemy tego przeprowadzić. Utwórz obraz dysku, nie, dobra, to go włączamy z powrotem, bo widzę, że nic z tego nie będzie. Sprawdź system plików, tak. Zadam sprawdzi system plików, czy wszystko jest w porządku. Czy coś się upierdzieliło. Tak, nagrywam to telefonem Oppo A16. Nawet nagrywa nieźle. Powiem wam tak, ja nie mówię, że ludzie, którzy uważają Windowsa, to są tacy i tacy. Po prostu im może być do innych zastosowań Windows potrzebny. Ja używam tylko Linuxa, bo Linux uważam, że ma więcej rozszerzeń, jeżeli chodzi o możliwości systemu i ma więcej opcji, jeżeli chodzi o programy diagnostyczne i nie tylko. Dlatego ja korzystam po prostu z Linuxa i stawiam każdy swój komputer na Linuxie. Bo po prostu ja widzę się tylko w Linuxie. Miałem Windowsa 10, na moim kanale są filmy z Windowsem 10. Ale potem zauważycie, że w niektórych filmach przywracałem system ponownie, bo się rozpierdolił z chuj wie jakiego powodu. Sterowniki od karty graficznej Radeon RX 580 gryzły się ze sterownikami Microsoftu do tej karty i po prostu jak widzicie, wszystko poszło. Montujemy go z powrotem i już jest zamontowany i po prostu gryzły się i ja pisałem do Microsoftu, ci mi odpisywali, że ja zadaję głupie pytania, że to co ja tam wygaduję to nie ma miejsca bytu. O, widzicie, tego nie mogę wyłączyć, bo on jest cały czas włączony, ale dobra, tam już nie będę wykonywał testu tego zdechlaka. No i mamy tutaj kopie zapasowe, na przykład wam pokażę, jak kopie zapasowe się tworzy. Wykonaj kopię. I to jest na tym dysku 1 TB będzie kopia wykonywana. No po prostu zobaczycie, jak to się dzieje. Nie chcę wam wyświetlać szczegółów. To jest po prostu dysk, na którym są kopie zapasowe wszystkiego, że w razie czego jak coś walnie, to sobie albo się usunie, to mogę sobie ten z tego dysku przywrócić wszystko automatycznie. Mam tu dużo rzeczy. Są tu rzeczy z telefonów, jednego, drugiego. Są tu rzeczy z mojego laptopa. Są tu rzeczy jeszcze, kurde, ze stacji Dellwise. Jest tu wiele rzeczy. Po prostu na tym dysku są kopie prawie wszystkiego. Planuję kiedyś w przyszłości zbudować ogromną serwerownię, która by miała w chuj dysków.
i to by działało całą dobę i wszystko by się zapisywało na tym. Jeżeli chcemy przywrócić, bierzemy co nam pasuje, przywróć, o, klikamy pyk, albo tutaj przywróć i mamy wszystko odzyskane. Tak to mniej więcej działa. Jeżeli kogoś interesuje monitor systemu, no to dysponujemy tutaj jednostką 8-rdzeniową. To jest AMD FX 8320. Więc jest to wyjebany w kosmos procesor. No ma 12 GB RAM-u. Przestrzeń wymiany nawet niezłą. No, cały czas sobie zapierdziela. Spokojnie. Pokażę wam dlaczego zapierdziela. Albo przetwarzają nam się projekty dla Polskiej Akademii Nauk. Związane z naszą galaktyką, Universe Home. Jeżeli ktoś zna program Boeing Manager, to będzie wiedział o co chodzi. Bo udostępniłem ten komputer do badań naukowych. No i on sobie tak pracuje praktycznie całą dobę, bez przerwy. Pracuje sobie bez przerwy całą dobę i jakoś mu to nie przeszkadza. Tu mamy Gepardit. Program do zarządzania partycjami, jeszcze o wiele bardziej rozbudowany niż w Windowsie. Możemy tu sobie wybrać jaki dysk chcemy i co chcemy z nim zrobić. Graciarnia na przykład mi tu pokazuje. Ja mogę tutaj dosłownie sobie zrobić co mi się będzie jawnie podobać. Możemy usunąć, zmienić obszar i tak dalej. Mamy w chuj dosłownie po odmontowaniu. Możemy zrobić wszystko praktycznie. Ale ja nie chcę tego robić, bo on już był robiony ten dysk. Jeszcze wam pokażę coś takiego. To jest tak potężny komputer, że naprawdę wszystko pociągnie. Mamy tu program Obserwa Mobilna Obserwatorium Astronomiczne Stellarium, które za chwilę się uruchomi. I sobie czasem siedząc wieczorem w garażu mogę sobie podejrzeć co znajduje się na nocnym niebie. Bo mamy tu kartę graficzną Nvidia Quadro FX 580, która jest potężną kartą obliczeniowo-wielozadaniową. Atmosferę sobie wyłączymy. No, mamy cały ruch satelitów na orbicie okołoziemskiej. Mamy dosłownie wszystko. No, tu jest tyle gwiazd, że naprawdę zesrać się można. O, no na przykład mamy Księżyc, tutaj poniżej mamy Waldebarana, w Byku mamy Marsa, nie Waldebaranie. No, no teraz na niebie dużo rzeczy ciekawych widać. Nie widzę, że jakaś kometa czy coś leciała w naszą stronę. No wiecie, no... Słuchajcie, klatki, no może nie są zajebiste, ale i tak ta karta graficzna naprawia wydajnością. Możemy na przykład ten punkt podejrzeć nieba. Mamy tu piękną mgławicę. Jest to taki obiekt. Klikniemy sobie na Marsa. Właśnie dlatego ja sobie siedzę w tym oprogramowaniu Stellarium. Sobie wyjdziemy z tego. I do tego właśnie zbudowałem ten potężny komputer warsztatowy, żeby on służył nie tylko do diagnostyki sprzętu komputerowego, nie tylko do diagnostyki dysków i kart rozszerzeń,
ale też właśnie do takich rzeczy jak astronomia, astrofizyka, badania naukowe i tak dalej. Mogę powiedzieć, że jestem na polskim YouTubie pod względem, jeżeli chodzi o budowanie komputerów warsztatowych, to jestem elitą. Dlatego, że ja buduję naprawdę mocne sprzęty. Mój drugi komputer warsztatowy, który... nie, to nie jest ta stacja HP, tylko mam jeszcze jeden, który jest serwerem do projektu Boning, ale też ma kopa wydajnościowego niezłego. No dobra, to było na tyle. Trzymajcie się, Piorun Elektryk. Z tej strony, naczelny inżynier w tej miejscowości.